do Boga ręce podnieśmy. Język rozwiązujmy niemy. Synowie Boży jesteśmy. Czym jutro? Jeszcze nie wiemy. Tymi słowami Juliusza Słowackiego, którego utwory świętej pamięci pan Bogdan Poręba cytował w walnej części z pamięci, oddajemy prawdę o kulturze polskiej, dla której on życie swoje twórcze dał. Powtarzam, służył jej tak dalece, że słusznie do niego odnieść możemy starożytne adagium, a komu droga otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie, której kość pacierzową stanowi, wyrosła z piersi matki Kościoła kultura. A on sam mógłby śmiało powtórzyć inne adagium, tym razem błogosławionego Jana Pawła II. Ja, Bogdan Poręba, noszę w sobie to tysiącletnie dziedzictwo, któremu na imię Polska. Jeśli kością pacierzową ojczyzny Polski jest jej chrześcijańska kultura, to rdzeniem tej kultury jest prymat człowieka. On wyrasta z Bożego umiłowania świata, ześrodkowanego w człowieku, tak dalece, że Bóg Ojciec swego Syna dał, który ciałem zjawiając się rzetelny, sprawił, że człowiek stał się na ziemi, jak mówi wieszcz, Boga sąsiadem, a w perspektywie wieczności dziedzicem nieba. Nie mógł nie znać tej podstawowej prawdy o polskiej kulturze świętej pamięci jej wielki luminarz. Bo jako chłopiec w wileńskiej katedrze słyszał o tym niejedno kazanie z ust świadków kapłanów. Dla nich polskość, Polonitas, była obok starożytnej Hellenitas i Romanitas z obrazowanym obliczem Europy. Patrzysz w to oblicze i natychmiast jak w zwierciadle widzisz człowieka, wolne dziecko Boże. I to dziedzictwo jako człowiek i zajedno Polak otrzymał i nosił w sobie świętej pamięci pan Poręba. Ale on wobec kultury polskiej zajął jeszcze inną postawę. Jako dojrzały twórca i artysta był ewangelicznym kupcem poszukującym pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną kulturę polską, zrezygnował z innych, dających tanią sławę, obłudne uznanie, wziętość na salonach światowej mody. Dlaczego? Bo zrozumiał, że polskość to skarb najcenniejszy, sypnięty hojną Bożą ręką z wysoka, a przeznaczeniem artysty jest jej propagowanie na aeropagach rodzinnym, rodzimym i obcym. Gdy więc słyszę opinię, że świętej pamięci Bogdan Poręba był kontrowersyjnym reżyserem, że twórczością swoją uprawiał warcholstwo, to świadomy
że w swych artystycznych dokonaniach był z ewangelicznej szkoły, bronię go słowami wieszcza. Bo duchy, które mają to z Chrystusa, że wedle swoje na wspach świat władną, nie brała żadna cielesna pokusa iść za zwierzęcą i niższą gromadą. A znając dosadność jego słowa, wierzę, że tym oskarżycielom dałby ciętą ripostę mową Wyspiańskiego. Warchoły to wy. Wy, co giżecie obcych wrogów podłoże. Wy, chołota, którzy nie czuliście dumy z polskiej kultury. Wy, lokaje i fagasy cudzego pyszarstwa, którzy wyciągacie chciwą dłoń po głupież pieniężną, zdartą z tej ziemi, której złoto i miód należy do niej samej i nie wolno jej grabić. Warchoły to wy, co się nie czujecie Polską. Wy, sługi obcych, zginiecie i pokryje waszą podłość niepamięć. Ale według Chrystusowego prawidła nie wystarczy być dziedzicem kultury polskiej. Nie wystarcza też rozumny jej wybór. Do jego spełnienia potrzeba jeszcze pomnożenia tego talentu, jakim jest polskość, zaprzęgając w to dzieło własne zdolności. Gdy stawiam pytanie, czy twórczość świętej pamięci pana Bogdana pomnożyła próbną przeszłość i dziedzictwo polskości, to odpowiedź może być tylko jedna. Jest to retoryczne pytanie. Dzieła jego artystyczne świadczą, że nie tylko jej dziedzictwo kultury polskiej pomnożył, ale rozpiął ją na krzyżu historii, pielęgnując w swym artystycznym życiu wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy boskie siostrzyce, które sprawiają, że Polska jest sobą. W jakiejże to stoi sprzeczności z wysiłkami artystycznymi tych, którzy zatruci jadem nienawiści do tego, co polskie, już nie tylko pływają na kulturę narodową i zakopują ten talent skrzętnie w przepaści swoich serc, ale oddają swoje dusze własne za judaszowskie srebrniki o nominałach pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy żywota. Więc w obliczu trumny kryjącej ciało mistrza kultury polskiej pytam cię, artysto od siedmiu boleści, czemu plwasz na nią? Czemu ograbiasz współczesne pokolenie z tego, co najchlubniejsze? Przecież tu, gdzie dzisiaj ciało jego spoczywa, jutro twoje leżeć będzie. A dusza pójdzie na sąd boski i zdasz sprawę ze swoich uczynków wobec polskiej kultury. I jeśli sąd wypadnie na potępienie, twoich czynów pójdziesz w ogień wieczny. Więc nim staniesz na sądzie Bożym, rozważ w swoim sumieniu, czy warto na swej polskiej duszy szkodę ponieść, choćby za cenę uznania całego świata. A już ta sama trumna zdaje się być wyrzutem sumienia,
przemawia krzycząc: a kto wlał w ducha Twego mowę polską? A kto siłę czynów? Czyś Ty z przyszłości się urodził? Wszak nie. Czymże więc Ty, choć bez ojców imiennych, jeśli nie synem Matki Rzeczypospolitej Lackiej? Mów mi, co byś Ty mógł mówić na ziemi i czym kłamać, i czym zdradzać, i czym sprzeniewierzać się w przeszłości, gdyby ona właśnie wszystkiego Ci nie była dała? Niewdzięczniku, kto by głosu Twego za ludem słuchał, czy wśród Twoich własnych, czy wśród obcych, gdyby nie chrobrych miecz, Jadwigi niepokalaność, Zygmuntów mądra miłość, Batorych hart, Zamojskich rzymska cnota, Żółkiewskich zgon, Czarnieckiego żywot, Sowieckiego trud i europejski czyn. Nicości bez nich, czemu powstajesz Ty na nich? Czemu się targasz na wiekopomne i niezagubialne? Na to, z czegoś Ty sam, na to, bez czego i kroku jednego postawić, i słowa jednego wyrzec nie zdołasz, na powietrze piersi Twoich dzisiejszych. Wiedź dalej, jeśli błogosławieństwo Pana z Tobą, naród Twój, lecz nie odnaradawiaj go, jak czynią okrutniki, co go rozebrały. Nie bądź czwartym katem do trzech onych przydanych przez biegów. Do takich słów wzywa dusza świętej pamięci Bogdana Poręby i kultura polska, z której wyrastamy, i kapłański obowiązek troski o ludzką duszę. Zakończmy to kazanie. Oddajemy duszę świętej pamięci Bogdana Poręby miłosiernemu Chrystusowi. Czynimy to przez ręce Matki Miłosierdzia. Jako wilnianin, który od swego domu przy kościele świętej Anny w Wilnie do Ostrej Bramy miał niedaleko, musiał do Matki Miłosierdzia przybywać z modlitwą pokłonną. Więc tą modlitwą ogarniam teraz jego duszę, ogarniam was wszystkich, ogarniam szczególnie rodzinę. Ta modlitwa jest codziennie odmawiana w Ostrej Bramie. Niech spełni się więc na nas, tu będących dziś, na ziemi, a jutro tam, gdzie, jak wierzymy, poszła dusza świętej pamięci Bogdana, w dziedzictwie zbawionych w Boga wiecu. O Pani moja, święta Maryjo, Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdzie Twojego, dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.